wakacyjnej przerwie. Wita Państwa Robert Dzięba tradycyjnie w programie, gdzie drwa rąbią Dariusz Zawadzki. Dzień dobry. Jacek Woźniak. Dzień dobry. Skończyliśmy wszyscy urlopy, powróciliśmy, a także i trochę cieplej mamy w kołbrzyskiej polityce, która niestety w okresie wakacyjnym jakby zamarła nieco, w ogóle taka flauta tu nastała. A tymczasem radny Krzysztof Plewko dorzucił oliwy ognia, śmialiśmy się z radnego Mlenarczyka. Pozdrawiamy panie Marku za tę słynną opowieść o lodach. Tak, to było mocne zagranie. Lody Bambino zawsze miały tradycję w Kołbrzegu. Ale prawda jest taka, że faktycznie radni są wzywani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeżdżą do Szczecina na zeznania. A kto jeszcze? No nie mogę powiedzieć. No ja też słyszałem, że ktoś jeszcze został zobowiązany, więc prawda jest taka, że ktoś tam jest zawzywany. No niemniej jednak jakaś tam sprawa jest. Myślę, że Krzysztof Plewko nie kłamał przynajmniej w tym zakresie. Nie, że kłamał w ogóle, tylko że nie zmyślał w zakresie tej sprawy korupcyjnej, która gdzieś tam mogła mieć miejsce. No i pytanie, jak wy w ogóle to oceniacie? Pod kątem takim, że no zaszkodziło to de facto radnym kołbrzeskim co nieco. Można było się pośmiać z tego wszystkiego. Choć nie wiem, czy jest z czego. Znaczy, każdy, kto zna temat i zna środowisko, no to się z tego śmieje, tak? Bo to jest dosyć wesołe. Natomiast fakt faktem, że jest to cień położony na całą Radę Miasta, bo to, że określona większość, a przypomnę wyraźnie i zaznaczę, przez dwa minione lata rządziło Porozumienie dla Kołobrzegu w tym mieście. Jeżeli oni przegłosowywali jakieś wnioski, jakieś projekty uchwał, to własnymi rękami, własnymi szablami, to powiem wprost, ale niestety rzutuje to na całą Radę Miasta, w tym i opozycję. Oczywiście myślę, że w toku dyskusji rozwiniemy jeszcze temat i powiemy konkretnie. Jacek Woźniak? Znaczy, ja jestem zasmucony tym, co się wydarzyło, dlatego że to pokazuje, że jednak w Radzie Miasta mogło dochodzić do sytuacji takich, które mogą być w zainteresowaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pierwszy raz w historii tego miasta. To jest CBA czy CBA? CBA. CBA. Pierwszy raz w historii tego miasta. I ja oglądałem tę konferencję pana Krzysztofa Plewko i on dość wyraźnie, chociaż w sposób zawoalowany, wskazał, że chodzi o pewne nieetyczne w jego rozumieniu zachowania, do których dochodziło na klubach Porozumienia dla Kołobrzegu, jeszcze w tym starym składzie. Nie wiem, jak wyglądała jego rozmowa z kolegami z Porozumienia dla Kołobrzegu, bo nie brałem udziału. Wiem, że rozmawiał z niektórymi radnymi. Wiem, że obecny klub Porozumienia dla Kołobrzegu, Wiolety Dymecki, ma o tę konferencję do niego ogromny żal. Mleko się rozlało. Faktycznie cień położył się na całą Radę Miasta. Ja wierzę, że wszyscy radni są uczciwi i każdy głosował zgodnie z własnym sumieniem i za tym nie mogły iść jakieś lody, jak to, przepraszam za kolokwializm, określił radny Mlenarczyk, chociaż ja mu też dziękuję za tę wypowiedź, dlatego że to on tak naprawdę rozjaśnił nam wszystkim. W sposób obrazowy fajnie to określił. Fajnie to opisał, jak wyglądały te posiedzenia klubów i z kim mniej więcej. I to jego zainteresowanie, kto zapraszał. Ja Państwu powiem taką rzecz, że nie jest niczym nadzwyczajnym, że na posiedzenia klubów radnych przychodzą różni ludzie i zabiegają o określone działania radnych czy głosowania radnych, przekonują do swoich celów. Podobnie rzecz wygląda zresztą w Urzędzie Miasta. Przecież z prezydentem miasta wnioskodawcy też się spotykają i prezydent na kolegium dyskutuje określone przypadki i projekty uchwał są kierowane do Rady bardzo często, czyli do właściwego organu, żeby to Rada podjęła decyzję w określonych sprawach. Nie? Z kolei, no mówię, jest mi smutno z tego powodu, że to akurat tak wygląda. Jeżeli prawdą jest, że kolejny radny czy kolejni radni są zapraszani do Szczecina, do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to tym bardziej jest mi smutno. Nie wiem, Darku, czy z Twojego klubu ktoś już dostał zaproszenie? Chyba nic nie. Mi na ten temat nie wiadomo, więc chyba nie. No nie, jednak panowie, ja mam takie wrażenie, że chyba mamy do czynienia z pewnego rodzaju zasłoną dymną, bo oczywiście postępowanie może trwać. Mógł ktoś o tym donieść. Tak? No, podobno tak było. Każdy ma prawo oczywiście podzielić się ze służbami oczywiście, swoją wiedzą, tak, jeżeli takową posiada. Albo podejrzeniami. Mogą one sobie sprawdzać te informacje, przecież nie prowadzi się śledztwa przeciwko komuś i nikt zarzutów jeszcze nie usłyszał z radnych, bo byśmy wiedzieli. To jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa natomiast jest taka, no przecież pan Krzysztof Plewko zrezygnował z Porozumienia dla Kołobrzegu. Mógł to zrobić razem ze swoją koleżanką w momencie, kiedy rozpadał się sam PEDEK, ale tego nie zrobił wówczas. Mało tego, brali panowie udział w odwołaniu swojej koleżanki z funkcji
przewodniczącej Rady Miasta, powodując w tym momencie niebywałą wściekłość na górze Prawa i Sprawiedliwości, a nie mówię tu w kołbrzeskich strukturach, bo wiemy, że takowa złość była, bo tak naprawdę było to działanie z Platformą Obywatelską. Taką konferencją tak naprawdę no, wyszedł w jakiś sposób z kąta, w którym się de facto rzecz biorąc znalazł, bo stał się nagle człowiekiem, który współpracował z Platformą Obywatelską. Znaczy prawdopodobnie, znaczy ja podzielam część tego poglądu, że Krzysztof Plewko musiał coś zrobić, żeby być bliżej Prawa i Sprawiedliwości, żeby się odciąć od środowiska Cezarego Kalinowskiego i Henryka Bieńkowskiego. Tylko nie wiem, czy wybrał najlepszy moment i najlepszą formę. Z kolei, nie sądzę. Z kolei to, że akurat głosował nad odwołaniem Violetty Dymeckiej, jestem głęboko przekonany, że nie wywołało złości Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, mam głębokie przekonanie, od dłuższego czasu myślało, w jaki sposób wymiksować się, mówiąc kolokwialnie, z tego porozumienia, dlatego, że bardzo poważnie podchodzi i nie ukrywa tego ta formacja do przyszłych wyborów samorządowych, w których chce batalię o Radę Miasta toczyć samodzielnie. I o prezydenturę też. I prezydenturę pewnie też. Niekoniecznie będąc obciążoną tymi wszystkimi naleciałościami, które, jak zresztą widać całkiem słusznie, obciążają porozumienie dla Kołbrzegu. Jestem ciekawy w ogóle, w jaką stronę to pójdzie i czym to się skończy. Niemniej jednak uważam, że Krzysztof Plewko chciał zabłysnąć niczym supernowa, a stało się jedną wielką czarną dziurą. Dlatego powiem, że nie ta forma, tak jak Jacek powiedział, i nie ten okres. Fatalny błąd uważam, bo nawet jeżeli coś było na rzeczy, wcale nie wykluczam tego, to powinno się poczekać na jakieś konkretne zarzuty w stosunku do konkretnych osób i wtedy powiedzieć, wychodzę, nie chcę mieć z tymi panami nic wspólnego, przynajmniej do czasu wyjaśnienia całej sytuacji, jestem radnym niezależnym i wtedy mówię, informuję dziennikarzy, o co chodzi. A nie, wiem, ale nie powiem. Tak to się zachowywał no, Wałęsa tak, w 90 roku. Tak to wyglądało, Jacek. I Tymiński, przede wszystkim Tymiński. No tak. Z kolei ja powiem tak, jako ciekawostkę, nie? Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej. Ja uczestniczyłem w tym posiedzeniu i na tym posiedzeniu był też jeden z inwestorów, którzy w Kołbrzegu chcą zainwestować dość duże pieniądze. Tam toczyła się dyskusja o pewnych przedsięwzięciach inwestycyjnych i taki dość dramatyczny głos zabrał Bogdan Błaszczyk, który dość bardzo, żeby nie powiedzieć ostrych, ale takich naprawdę stanowczych słowach, powiedział, że pewne przedsięwzięcia oczywiście podobają mu się i są do zaakceptowania. Z kolei przez to, co się wydarzyło i był to ewidentny psztyk no, pana przewodniczącego, on jako radny ma bardzo poważne obawy, w jaki sposób podchodzić, dlatego że w tej chwili czegokolwiek radny jeden, drugi, trzeci nie wykona, za chwilę może być w zasadzie bezpodstawnie oskarżony o jakąś interesowność. Już miało coś takiego miejsce, panowie. Przepraszam, że tak ci wyjdę w słowo, ale to będzie kontynuacja tego, co mówiłeś. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Komunalnej, kiedy łódzka szkoła prosiła, żeby komisja zaopiniowała pozytywnie przekształcenie działki z funkcji oświatowej na funkcję mieszkalną, radni bali się wyrazić swojego stanowiska. Jeden z radnych zaakcentował, że w tym okresie podjęcie takiej decyzji może skutkować znowu zawołaniem do właśnie CBA. Zastanawiam się, czy nie mamy do czynienia za chwilę tak naprawdę z bezradną radą miasta, która będzie bała się podejmować decyzji. No bo co to za radny, bezradni, który mówi, że on boi się podjąć decyzji. Radni podejmuje decyzję we własnym sumieniu, jeżeli nie bierze od nikogo pieniędzy, czy nie jest zależny w żaden sposób, nie popełnia przestępstwa. Każdy ma prawo podejmować decyzję we własnym sumieniu, nie budzi to wątpliwości. Tylko wiesz, na czym polega problem? To nie polega problem na tym, że podjął tę decyzję we własnym sumieniu, ale może się znaleźć taki inny kolega, który poprzez tego typu wypowiedzi, jakie były nie tak dawno temu w lokalnych mediach, w tym również i u was, rzuci cień podejrzenia. I mimo, że ktoś jest krystalicznie czysty, no wiecie, to tak jak wrzucić granat do Sławojki. No, jak wybuchnie, spłynie, ale coś zostanie. Nie, no jak wybuchnie, to ochlapie wszystkich dookoła. Nie? I tu o to chodzi, a nie o uczciwość radnych, bo jestem przekonany, że radni są uczciwi.
Tylko no, boją się właśnie tego typu, co sąsiad powie, patrząc, tak, nie? Tak, to tak naprawdę Rada Miasta i każdy poszczególny radny wizerunkowo bardzo na tej sprawie stracił. Dlatego ja z niecierpliwością czekam na konkrety tej sprawy, autentycznie. No zobaczymy, kto będzie przesłuchany, przeciwko komu ewentualnie zarzuty będą. W Kołobrzegu było też tak, że o CBA mówiło się na kilogramy, już tyle było tych tak, informacji. Donosu. I co stało się? Nic. No i kogo aresztowano? Nic, no nikogo. Właśnie. No i nikogo, no właśnie. Mi się wydaje, że tutaj też nikogo nie aresztują. Z kolei interesującym dla opinii publicznej jest to, którzy radni są do CBA wzywani. No tak. Kolejna sprawa zmieniając... Słucham? Nie, to warto wiedzieć. Kolejna sprawa, panowie, ważna, to zainteresowanie pana starosty sprawami miejskimi. Pytałem ostatnio starostę na ten temat, zwłaszcza, że no, okazało się, że pan starosta będzie chciał przedyskutować kwestię, bo no, na razie nie mówi, że on będzie zmieniał umowę, czy ją wypowiadał, czy zawierał nową, że chce przedyskutować z operatorami branży, jak to ma dalej wyglądać. I takie rozmowy mają się odbyć we wszystkich gminach, które współpracują ze starostą, czy pewnie w imieniu Ustronie, Kołobrzeg i w mieście Kołobrzeg. A ja wiem, że dzisiaj też mieliście spotkanie w Mosirze w sprawie plaż z Urzędem Morskim. To tak połączmy te tematy może. To znaczy tak, ja nie wiem, jakie ma intencje starosta. Jako przedstawiciel Skarbu Państwa, bo starosta tu działa nie jako organ samorządowy, tylko przedstawiciel Skarbu Państwa. W ustawie o gospodarce nieruchomościami ma wskazane określone kompetencje, prawa, ale też i bardzo olbrzymie obowiązki, jeżeli chodzi o nieruchomości Skarbu Państwa. Kosztowne obowiązki, to też trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć. On oczywiście rozlicza się z tych swoich działań przed Skarbem Państwa i musi co roku sprawozdania z tego typu działalności przedstawiać. I na dziś sytuacja jest dla niego dość komfortowa, dlatego że to gmina w imieniu Skarbu Państwa w uzgodnieniu z wojewodą, starostą i Urzędem Morskim gospodaruje plażami. Dla każdego starosty jest to komfortowa sytuacja, dlatego że gmina, podpisując takie porozumienie, przyjmuje na siebie obowiązki. My dziś spotkaliśmy się z Urzędem Morskim, tam był również przedstawiciel starostwa w randze inspektora, ale rozmawialiśmy głównie o szkodach, jakie po sezonie były na plaży. One są nieduże, rzędu 5,5 tysiąca złotych, które miasto będzie musiało ponieść, żeby ponaprawiać niektóre rzeczy. Jako ciekawostkę powiem, że jeden z najniższych kosztów na terenie w ogóle obszaru działania Urzędu Morskiego w Słupsku, ale też spotkaliśmy się, żeby podyskutować o trwającym postępowaniu w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na obszarach plaży. I tutaj prezydent miasta współpracuje z gestorami bazy turystycznej w sprawie przyszłego gospodarczego wykorzystania plaży, bo o to generalnie chodzi. Prezydent jest bardzo otwarty na wszystkiego rodzaju sugestie. Z kolei wiadomo, Urząd Morski ma bardzo dużo do powiedzenia, bo jest organem uzgadniającym plan zagospodarowania. Myślę, że wysłuchali naszych racji przedstawiciele urzędu z zainteresowaniem i widać było zrozumienie z ich strony, że chcielibyśmy to zrobić. Tym bardziej, że się zmieniły okoliczności. Plan, kiedy był uchwalany i kiedy był opracowywany, bo on był kilka lat wcześniej opracowywany, a uchwalony w 2008 roku na wiosnę, no, przepraszam, w zimę jeszcze, wówczas mieliśmy trochę inne warunki, jeżeli chodzi o wygląd plaży, nie był, jej szerokość, wtedy w ogóle okoliczności, możliwości prowadzenia działalności, wtedy jeszcze ustawa uzdrowiskowa była bardziej restrykcyjna. W związku z tym, że te okoliczności się wszystkie zmieniły, mamy szeroką plażę, ustawa jest bardziej rozluźniona, jest zapotrzebowanie turystów, mieszkańców do tego, żeby tchnąć w tę plażę trochę życia. Takie spotkanie z Urzędem Morskim odbyliśmy, przedyskutowaliśmy kilka spraw, ba, nawet umówiliśmy się na kilka rzeczy, żeby przyspieszyć nieco procedurę, czyli pewne elementy, żebyśmy z nimi uzgadniali już na etapie przygotowania projektu, a nie na etapie uzgodnień, wtedy będzie szybciej i prościej. I one w dużej mierze właśnie odnoszą się do oczekiwania gestorów bazy turystycznej. I jestem przekonany, że uda nam się w tym planie dokonać kilku takich tak istotnych zmian, żeby ta plaża bardziej zatętniła życiem. Takie spotkania są potrzebne. Z kolei nie wiem, czego ma dotyczyć spotkanie starosty, dlatego że on oczywiście jako Skarb Państwa ma określone możliwości oddziaływania na pozostałych partnerów tego porozumienia. Z kolei no, no to coś to trzeba zrobić wspólnie, nie można tego samodzielnie. Ja jestem bardzo ciekawy i z pewnością wezmę udział w tym spotkaniu. No, ja mogę powiedzieć z punktu widzenia radnego Rady Miasta, że po ostatniej sesji
dostaliśmy pismo zaproszenie od starosty w sprawie, w związku z licznymi interpelacjami na temat dróg czy spraw powiatowych, zapraszam radnych godzina, dzień. I faktycznie, po pierwsze, no, przykro mi było, że z 21 radnych frekwencja wynosiła bodajże 7 albo 8 radnych przyszło. Tylko tyle. No, przedstawiliśmy swoje propozycje dotyczące, no, no, z mojej perspektywy, na przykład dróg powiatowych, które leżą na terenie mojego okręgu. Zostało to zapisane. Inni radni też przedstawili swoje tam sprawy, problemy. No, ma to być załatwione. No i teraz następne spotkanie jest bodajże 5 października. No, myślę, że to jest dobry krok z tego tytułu, że ta współpraca między powiatem a miastem zawsze kulała. Ja czasami miałem wrażenie... Zawsze. O, ale w większości wypadków. Ja nawet jeszcze jak tak cofnę się pamięcią nawet do 15 lat wstecz. Powiat zawsze swoje kreował, miasto swoje i to te drogi jakby się mijały. Może to wynika dlatego, że miasto ma inne zadania, powiat ma inne. No ale niemniej jednak przeciętny Kowalski nie rozróżnia, czy droga taka jest drogą miejską, gminną, czy powiatową, czy wojewódzką. Dobrze tą współpracę zazębić. To się też stało. No ale zobaczymy, jak długo. Panowie, jeszcze coś? Znaczy nie, bo prawdą jest, że w ostatnim okresie czasu, ale we wcześniejszych kadencjach też, radni miejscy, ale tak podobnie jest w radach gmin ościennych. Mam kolegów tam radnych, którzy podobnie uważają. Bardzo interesują się właśnie majątkiem powiatowym. Szczególnie stanem dróg, które się w powiecie znajdują. Ja nie chcę tutaj zbyt mocnych słów użyć, ale na terenie miasta akurat te drogi mają najgorszy stan. Stąd nasze głębokie zainteresowanie, tym bardziej, że prezydent nigdy się nie uchylał od współdziałania w tym zakresie. Przecież miasto dofinansowuje. Macie przykład właśnie podjętej remont. Uchwały w sprawie jedności narodowej. Tutaj dzięki tej uchwale starostwo ma szansę zdobyć więcej punktów w tym naborze, który się odbędzie. Podobnie rzecz wygląda z ulicą. Podobnie rzecz wygląda z ulicą Zdrojową, tylko tutaj nawet projektu starostwa nie ma, ale mam nadzieję, że po rozmowie z prezydentem, a prezydent mocno podkreśla, że ta droga jest dla nas bardzo ważna na terenie miasta, starostwo podejdzie do tematu bardziej zdecydowanie. I ja się nie dziwię, że radni o to konkretnie pytają. Jeżeli starosta ma rację, mówiąc, że miasto jest stolicą powiatu i jego zainteresowanie miastem powinno być mocniejsze, więc my oczekujemy, że jego zainteresowanie nie tyle medialne, co faktyczne i fizyczne miastem, a szczególnie majątkiem powiatowym na terenie miasta będzie mocniejsze. Panowie, jeszcze jeden temat sobie zapisałem na dzisiaj. Wybory do rad osiedlowych, tak. Bo nic za nic za specjalnie, nie słychać, nie wiem, kampania jakaś będzie w ogóle, to jak gdyby jedna sprawa, druga sprawa, czy mieszkańcy garną się do tego, żeby startować w tych wyborach, jest w ogóle jakiekolwiek zainteresowanie w zakresie biernego prawa wyborczego, żeby być wybieranym do takich organów? Powiem wprost, że nie cieszy się to za dużym zainteresowaniem. Jak rozmawiam z ludźmi, kontaktuję się, czy na przykład proponuję niektórym osobom do kandydowania do rady osiedla, bo widzę na przykład, że dana osoba często udziela się w różnych sprawach, czy to dotyczących miejsca zamieszkania, czy określonej ulicy, określonej dzielnicy. No ktoś aż kipi energią, no to mówię, no stary, startuj, wykażesz się i tak dalej. Nie, to nie dla mnie, ja tu, no i tak jest takie od razu cofanie się rakiem. No, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że frekwencja zawsze w wyborach do rad osiedlich wynosi 4-5%, nie więcej, no to niestety tak jest. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to, że do tej pory zawsze pewnego rodzaju było ubezwłasnowolnienie tych rad osiedla, chociaż to się ma zmienić. Przypomnę, że teraz na osiedla zostały wydane z budżetu 20 tysięcy złotych na każde osiedle. W przyszłym roku ta kwota wzrośnie prawdopodobnie, będzie albo 30 tysięcy, albo 50. O co będziemy walczyć. W przyszłych latach być może inaczej jeszcze będzie funkcjonować. No krótko mówiąc, warto kandydować do rad osiedli, warto iść na wybory i wybierać swoich radnych osiedlowych. To jest ten najmniejszy stopień samorządu, ale na razie określę to krótko, jako marazm. No ja mam podobne zdanie. Zainteresowanie jest niewielkie. Chociaż kompetencje rad osiedlowych wzrastają dzięki inicjatywie Rady Miasta. Większe środki są przeznaczane i tak naprawdę dobrze zorganizowana, prężna Rada Osiedla jest w stanie wywalczyć na swoim terenie określone inwestycje czy zadania remontowe
miasta, bądź je przyspieszyć, bądź inicjować nowe. Mamy kilka takich przypadków na terenie naszego miasta. Z kolei, jeżeli ja do tej pory podpisałem tylko jedną listę poparcia, nie? To znaczy, że zainteresowanie jest, żeby brać udział w tym ciele, znikome. Te wybory są w połowie października, ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy już się skończyło składanie... Nie, rejestrowanie kandydatów kończy się 28 września. Aha. Czyli jeszcze można. Jest czas do godziny 15 do Urzędu Miasta. Każdy zainteresowany może pobrać kartę wcześniej, wypełnić 15 podpisów poparcia i złożyć... Ale być może jest to okazja do tego, żeby Rada Miasta bardzo mocno, ponieważ w poprzedniej, w poprzedniej kadencji, za poprzedniej opcji rządzącej, czyli za Porozumieniem dla Kołobrzegu, nie było woli zrozumienia dla sensu działania rad, że być może warto wprowadzić jednak diety w tych radach. Warto. I wtedy niewielkie, 50 zł na przykład. Zainteresowanie byłoby większe i zakładając, że każda rada musiała spotkać by się raz na kwartał, wyszłaby określona kwota, ale tych ludzi zmuszano by w tym momencie do tego, żeby oni przyszli i chociaż żeby było kworum, żeby działania takiej rady były legalne bez względu na wszystko. A tego dzisiaj brakuje. No bo ludzie tam przychodzą, patrzą, a jedni robią tak odskocznie do Rady Miasta, a drudzy mają to generalnie, centralnie gdzieś. I pomimo, że zostają wybierani na takie posiedzenia, nie przychodzą, a dopiero tam potem różnego rodzaju alarmy się odzywają. Dokładnie. Że o, to nas nie zawiadomiono, tak, że ktoś zapomniał. I w ogóle. Tym bardziej, że zaznaczę, na dzień dzisiejszy radni osiedlowi pełnią swoje funkcje społecznie. Nie dostają ani diety, no ani właśnie, ale być może czas to wreszcie zmienić. Czas to zmienić, ale dlaczego? I to nie chodzi o to, żeby tym pozyskiwać ludzi, czy żeby później twierdzić, że radni osiedlowi są pazerni. Nie. Ja bym to widział jako rekompensatę, na przykład za paliwo. Trzeba dojechać, wykonać parę telefonów, pojechać na urząd, do urzędu, coś tam załatwić, na zebranie. No, tego typu rekompensata. No tak, ale biorąc pod uwagę, że rada by się administracyjnie zebrała raz na kwartał, to mamy 9, 15, 10, zakładając, że to były 2000, 1800 zł kwartalnie razy 3. Mamy tak, o tak śmiesznych pieniądzach w ogóle rozmawiamy. W perspektywie budżetu są to bardzo śmieszne. Nie, no bardzo. Są to w ogóle śmieszne pieniądze, więc a warto aktywizować społeczeństwo, dlatego że ci ludzie na dole mają chociaż trochę pomysłów, które można następnie wrzucać mieszkańcom. Byłem ostatnio na spotkaniu właśnie osiedla rzemieślniczego. Widziałem, jak to wygląda, tak więc... Tam oczywiście mieszkańców jest o wiele mniejsze, ale zainteresowanie jest. No bo oni prężnie działają. Ja tutaj muszę chylę czoła, jeżeli chodzi o radę tego konkretnego osiedla. Niewielkiego, ale świadomego kolegialności podejmowania niektórych decyzji. Jest kilka takich rad osiedla, które działają prężniej niż pozostałe, ale są też takie, które po prostu zamarły i gdybym miał wypłacić dietę jednej czy drugiej takiej radzie, która faktycznie nie funkcjonuje, to bardzo poważnie bym się zastanowił. Ja nie jestem przeciwnikiem diet dla radnych osiedlowych, żeby była sprawa jasna. Z kolei to jest decyzja Rady Miasta w uzgodnieniu z prezydentem. Jeżeli taka propozycja padnie i argumenty będą mocne, prezydent z pewnością się nad tym pochyli. Komentował Jacek Woźniak, Dariusz Zawadzki. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszamy za tydzień.